kolejny piękny poranek w jacuzzi, o której władowaliśmy się wieczorem. Do jacuzzi jest, nie mam pojęcia ile kilometrów, ale wbrew temu co słyszałem od wielu Rosjan, tutaj cały czas jest asfalt. Okej, no jest taki jakości jaki jest, ale jest! Kipierka, puch! Kipierka, puch! A kamen, reden, łatworze, kipierka, puch! Wyspo, normalnie! Tak, wyspo, normalnie! Wyspo, tak! To co właśnie bardzo charakterystyczne w Rosji, tutaj ludzie sobie muszą radzić, bo jeżeli między miastami jest kilkaset kilometrów, a są tylko jakieś tam parkingi, no niby tu jest taki szynomontaż zrobiony, ale ile by to kosztowało? Tutaj widać, że chłopaki sobie doskonale radzą w terenie, no bo przecież jakby... Kajcistwa nie tu. Rezina, rezina. Tylko rezina. Problema. Китайский резина, камень не резин. Это Европа. Вот это. Вчера Гитлер капут. Да, это мягкий, не пойдет сюда. Сейчас постараемся показать, что коллега забава смену опор. Смаруємо вовнешню сторону кольнежа опоны смарем. Tutaj już widzę Kirgis odkręca jedno koło. Przygotowany jest przed drzwi łomy do wyjmowania tego koła właściwego. Natomiast wszystko, co chłopaki z sobą mają, mieści się w tych zasobnikach. Jeśli na montaży, jak tutaj, to raczej są dla osobówek. Jedno koło się już wyjęło, teraz trzeba było trochę posmarować, bo jak się nie posmaruje, to się nie poleci. Posmarować smarem drugie i wyjmować opony. Jak widać, wszystko da się zrobić przy pomocy łoma. Bez najmniejszego problemu. Ja w ogóle zawsze byłem przekonany, że w tych kołach są jakieś dętki albo coś, a tu okazuje się, że to się tak po prostu trzymało. O tak. Aha, rzeczywiście widać, opona dostała dość mocno po zadzie. Teraz to zademonstruję z bliska. Kiedy chłopakom tylko uda się to... Jest, jest. No, niczego sobie. Od i ruskie drogi, ja postaram się to pokazać. Dobra. Tak dostają w kość opony na ruskich drogach. Ta raczej się nie nadaje do rewitalizacji, jak widać, bo zdarty jest nie tylko bieżnik, ale jeszcze zdarty jest bok tej opony. Tu już w ogóle te wszystkie druty metalowe wychodzą. Także niewiele brakowało, aby strzeliła. No i teraz co, chłopaki napychają nową, bo jak już posmarowali, to po ciut-ciut, po kawałeczku napychają nową młoteczkiem. To jednak trzeba trochę siły. Ale jak widać, trochę wprawy i trochę techniki można sobie poradzić w warunkach polowych. Teraz młody będzie bił. Jak widać, u niego trochę mniej wprawy, bo musi dwoma rękami pracować. Aż dzwoni w uszach. No, a jednak kołek drewniany, bo chyba trochę szkoda tej felgi. No, mi też by było szkoda. O tak. Trzeba było tak od razu. Łatwo trafić. Felga cała. O i wiesz, znowu posmaruję kołnierz opony i dobiją ją do końca. Tutaj w Rosji jest tak, że co prawda Putin zapowiedział, że będzie tam jakieś tachografy montował, takie tam rzeczy, ale ale to nie działa. To nie, nie. Tutaj policja takich rzeczy praktycznie nie sprawdza. A nawet jeśli, zawsze może dawać w kieszeń. Poza tym, już mi Rosjanie mówili, jak tu jechać po tachografie, skoro tutaj parkingów jest tyle, że pożal się Boże, a człowiek przecież nie stanie w szczerym polu. Dlatego, bo to strach. Bo zawsze chłopaki starają się jechać, stawać na płatnych parkingach. Jeśli natomiast tyczy ważenia i tonażu, to też nie działa.
No chyba, że gdzieś tam na zachodzie Rosji, bliżej Moskwy, tam gdzie policjanci świrują, że są przepisowi. Znaczy, przepisowi. Po prostu są w łapę wyciągnąć więcej pieniędzy. Sam też na ten temat wiem, bo rok temu z Samary jechałem właśnie z Tatarami w stronę Moskwy. Jakieś 800 km. Na pace każdej z ciężarówek w cysternie było około 80 ton. To jest zdecydowanie za dużo. Chyba coś około 3 razy, jak nie lepiej. A mimo to ciągnęli te cysternie. Jeśli trafiły jakieś DPS-y, posterunki policji, gdzie nie zatrzymywali, to coś między 1500 a 2000 dawało się policjantowi w łapę. Z obie maszyn oczywiście. Się jechało. Tam się zastanawiałem, jak oni to robią, że im to powietrze nie ucieka z tego koła, skoro tu nie ma żadnej dętki. Ale chyba zaraz się dowiem. Cóż to takiego? Aha. I wszystko jasne. Jasne. Czyli chłopaki wpompowują tam gaz, który następnie podpalają. Gaz wybucha, opona robi się większa i nagle się uszczelnia. I teraz można pompować. Genialne rozwiązanie. Akuratność i zaradność tych ludzi jest czymś wspaniałym, bo u nas to już zanika. Nie mówię, że tego nie ma, ale to już zanika. Na zachodzie w ogóle nie ma o czym mówić. To nie funkcjonuje. No dobra, dokręcamy pierwsze koło. Zaraz chłopaki założą drugie. No i będzie o... No tak. Tak, jaki mocarz? Chciałem podmienić koło z jednej osi na drugą. W tym rejonie temperatura spada zimą do minus 70. Tutaj nie ma czegoś takiego jak przejadę obojętnie. Kiedyś coś się mi stanie, a potem będę miał problemy, to co? Nie zatrzymają się? Zatrzymają się, ale zatrzymają się dlatego, bo jest taki zwyczaj, że trzeba się zatrzymać i zapytać, co się dzieje. W tym kraju zimą naprawdę nie ma jaj, zwłaszcza, że do najbliższego ośrodka cywilizacji stąd jest cholera wie jak daleko. Dojechaliśmy do jakiejś osady przy drodze. W środku niczego. Mieszka tu pewnie z 1000 osób, nie więcej, może i mniej. O, też są jakieś fabryki, które też zapewne upadły razem ze Związkiem Radzieckim. Natomiast... Aha, tu już jest koniec. Znowu pojawił się asfalt. A póki chłopaki się modlą, to ja pozwolę sobie na krótkie poszlajanie się po okolicy i coś pokażę. Tutaj jest diesel i 3 rodzaje benzyny, 9,5, 9,2 i coś, co budzi oczywiście moje największe zainteresowanie, czyli 76. Wyruszyliśmy wczoraj po południu, a ja się dopiero teraz, czyli po jakiejś dobie zorientowałem, że tutaj tak jak w każdym ruskim domu jest dywan na ścianie. Jak widać na tym odcinku drogi, to jest trasa przez mleko dosłownie, wszystko jest wokół białe. A kiedy się mija samochody z innych stron, to trzeba uważać, bo sypią się kamienie spod kół. Gość pojechał 4 kołami zapasowymi na dachu. Na wszelki wypadek. O, a tam gdzie są takie żółte ślady wykopanej ziemi, to w ogóle jest wszędzie na prawo i lewo, jak się człowiek rozejrzy dobrze. Tam wszędzie oczywiście szukano złota, bo takich miejsc, gdzie kopie się złoto w Jakucji, jest ogromna ilość, zwłaszcza gdzieś tam przy jakichś rzeczkach, strumieniach. Tutaj też jest bardzo duża liczba tak zwanych czarnych kopaczy, czyli tych, którzy kopią złoto na krzywy ryj bez udziału państwa, czyli bez odprowadzania odpowiednich oczywiście podatków. No. W kraju tak wielkim jak Rosja, gdzie administracja publiczna jest w sumie w tej szerokości geograficznej zasadniczo bezradna, no,
trudno się temu dziwić. Coś się złamało. Tutaj się długo na pomoc nie czeka. Maszyny same się zatrzymują i nawet kiedy komuś się jakiś taki wypadek zdarzy, to oczywiście pomagają. Potrzebne są dwie maszyny, czyli jedna, która wyciąga, a druga, która przetrzymuje. Teraz najbardziej kluczowy moment. Bo teraz tak. Jak to rozsądnie zrobić? Żeby jedną maszynę wyciągnąć, a żeby druga od razu nie wpadła gdzieś tam. No, po ciut, ciut. I mają go. A w Niemczech to trzeba by zadzwonić po ADAC, bo inaczej by się oczywiście nie dało. Tutaj ADAC nie ma i wszyscy sobie doskonale radzą. Maszyna jest tak naprawdę tylko co nieco potłuczona, to pewnie jeszcze dzisiaj nią za jakiś czas pojadą i być może nawet nas prześcigną. Także do zobaczenia na trasie. A my cały czas przedzieramy się przez Mleko na północ w kierunku Jakucka. 120, 140, no oczywiście od razu po przekroczeniu granicy Eurosojuza wyjęto tej maszynie bezpiecznik i to co jest tutaj napisane o ograniczonej prędkości już nie działa. Wracamy na stare śmieci, czyli na szutrówkę. Złapaliśmy małego kapcia, więc trzeba było go załatać. Bierzemy sobie takie gumowe coś. Klej. No klej, jakiegoś takiego kobanosa gumowego. I po uprzednim oczyszczeniu otworu i zrobieniu w nim dziury bierzemy do ręki taką igłę. Nawlekamy na nią tę nić czy tego kabanosa. No i teraz w miejsce oczyszczonego otworu, który został zrobiony przy pomocy wiertła, wkładamy właśnie tą igłę wraz z tym z tym tworzywem sztucznym. I wygląda na to, że wszystko działa. No. Reakcja hipokrzyku, proszę bardzo. Jaka sprytna metoda, kto by pomyślał. Jeżeli w okolicy nie ma nic, to wszystko trzeba mieć ze sobą. Poszedłem do Banskiego, w sumie jaka to różnica. Taka sama dziura w ziemi, nic na papiery. Natomiast taka jeszcze jedna refleksja, która mi się nasunęła, mianowicie jest taka, że u nas, jak się idzie do knajpy, to z reguły jest tak, że wchodzi się, zamawia, no je i wychodzi. Natomiast tutaj w Rosji sytuacja wygląda trochę inaczej, bo przy wejściu do każdej knajpy, nawet jeżeli kibel jest płatny, a z reguły jest płatny na wysokości około 10, 15, 20 rubli, to zawsze, bez względu na wszystko, jest taki przybytek do umycia rąk. U nas tego nie ma. Dlaczego? W sumie to nie mam pojęcia dlaczego takie, że u nas czegoś takiego nie ma, jak tutaj w Rosji, ale pewnie dlatego, że u nas jest tak, że ludzie nie zmagają się z takimi trudami podróży, z jakimi Rosjanie zmagają się na terytorium Federacji Rosyjskiej, no bo jednak przejechanie tych kilkuset kilometrów to jest niczego sobie wyzwanie, no a przecież wiadomo, że ręka się za kierownicą poci. Różne dziwne rzeczy się robi. Szaletów też nie ma często w polu, trzeba ładować po krzakach. Więc nawet jeżeli się płaci za toaletę, a z reguły się płaci, to takie coś jak właśnie zlew na potrzeby umycia rąk jest zawsze. Ze względów czysto higienicznych. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie opowiadają w rosyjskiej telewizji o huraganie Katrina, który już lat temu, no parę, nawiedził Amerykę. No i oczywiście jak to tam było biednie, jak to ludzie uciekali, ilu tam straciło dach nad głową, całe swoje majątki, oszczędności, w ogóle wszystko. Mówię o tym dlatego, ponieważ ja sam zajmowałem się na swojej magisterce propagandą komunistyczną.
I sytuacja jest o tyle zabawna, że w sumie pewne postsowieckie tutaj ciągotki w rosyjskiej telewizji zostały, jak chodzi o pokazywanie tego, co jest w Ameryce. Mówię o tym dlatego, bo spotykam się z tym nie po raz pierwszy w rosyjskiej telewizji. To cały czas widać żyje, że w razie czego, jakby coś się działo złego albo co, to jest jeszcze Ameryka, na którą można zwalić winę. O, teraz rodzi się też nowy wróg, czyli Eurosojus, ale to już osobna kwestia. Zaczynała się nasza przeprawa przez Lenę. Właśnie się dowiedzieliśmy, jak wygląda typowy terrorysta z Al-Kaidy.